Izu, znamy się ponad 5 lat. Ja doskonale pamiętam nasze spotkanie. Ja byłam wtedy w 9 miesiącu ciąży z ogromnym brzuchem. Ty byłaś tuż po studiach licencjackich z ogromnym entuzjazmem do pracy. Później przyszedł czas, kiedy widziałam Ciebie na zajęciach i spotkałyśmy się, żeby je omówić. Ty miałaś skrzętnie ponotowane wszystko i pozakreślane highlighterem rzeczy, które byś chciała poprawić. A później była kolejna obserwacja, gdzie widziałam wszystko to, co sobie zaznaczyłaś, wdrożone w życie i zajęcia po prostu, z których dzieciaki wybiegały niemalże w podskokach. A właściwie nie niemalże, po prostu w podskokach. Bardzo bym chciała Ci podziękować za Twoje oddanie, za ogromne zaangażowanie i współodpowiedzialność. Ja mam poczucie, że nasza filia w Pruszkowie i w Nowej Wsi jest we wspaniałych rękach. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zawsze jest tak, że zawsze mnie coś zaskoczy, ale myślałam, że w ogóle przyszłam w innym celu, a nie spodziewałam się już tego. Jesteś tak cudowną kobietą, naprawdę. Dziękuję Ci za tą otwartość podczas tych naszych rozmów. O, ja to już mogę. Naszych rozmów i za to właśnie, że tworzysz taki zespół, że potem my dzięki Tobie czerpiemy tak dużo, że będąc tym liderem, ja jestem w stanie patrzeć na Ciebie, budować taki zespół, jaki Ty byś chciała i jakiego ja też bym chciała, żeby był być. Dzięki.